Tunezja! Sherman 2! Dobra, więc idziemy lecono. Przepraszam, trafiliśmy na jakieś 4-0? Coś po tego. Matko Boska, nie wyspałem się. Dobra, jak my pojedziemy? Kurde, ja sobie chyba pojadę ten, no. Ciu, no nie? Niemcy, Włosi, Francja i Szwecja przeciwko nam. O Jezus! Dobra, obiłem. Jak on ci tu dostał? Jechał tędy. Aha, Cromwell. Minął się z Cromwellem, tak? Okej. Nie. Ja sobie tutaj poczekam chwilę. Może jednak nie, bo co przyjmują. Wyprzedziliśmy wroga. Sojusznicy przejęli strefę. To jest jakiś Sherman. Lotka szwedzka. Dobra. No okej, pomyliłem się, że to Sherman, tak? Silnik bardzo podobny. Słyszę zewsząd czołgi, to jest niedobrze. Dobra, jeden odjechał dalej. Tu jest. Cholera jest. Dobra, w dupie, raz się żyje. Aha, tu, hana, tu, hana, tu. Dzień dobry. Jeden mniej dziad. Jeszcze tutaj coś jest. Tu jest, chodź. Kurde, będę się gonił z nim, no. Dawaj. Przykro mi. Ech, dobra. Jeżeli to był twój frak, no to przepraszam cię bardzo, ale nie wiedziałem, że tu jesteś, nie zauważyłem cię. Sorry, ziomeczku. Starscream. Trzeba było strzelać z tego, z jakiegoś karabinka, to on zostawił. No dobra, to teraz tak. Posłuchajmy, co tu się dzieje. Chyba czysto. Tutaj słyszę mojego Shermana, okej.
Więc teoretycznie jak się ustawię gdzieś tutaj, to plecy mam ochronione. Okej, jedzie coś. Chyba mnie widział. A to ja sobie wycofam się. Ja się nie spieszy. A, dobra, nie wycofam się. Na miękko, spokojnie, tym Shermanem naprawdę można fajne rzeczy dziwne robić. T-34 uwaliło Sztuga, który na mnie czekał, no i pięknie odchodzi. Okej. Okay. Teraz właśnie nie wiem co robić, bo tam widzę tutaj B, czy czekać tutaj na tym C. No jeszcze trochę ich zostało, to ja może poczekam. Ja poczekam, bo widzę, że tutaj wszyscy uciekają stąd. Zobaczę chłopa? Chyba nie za bardzo. Ja tam już zginął, nieważne. O, jedzie chyba jakiś wybraniec. O-o. Dobra, dostał. Okej. Okay. Trochę źle strzelałem. Dobra, nieważne. W takim układzie jak tutaj wszyscy są jakby ustawieni na tym, dlatego respa to ja podjeżdżam, bo to nie ma sensu czekać. O, szczególnie, że coś tam stoi. Aj, kurde, wiedziałem, bo kiedy się ustawiać od sztucha, to... Ej. No, śnieżna dolina, jak widzicie, jedziemy oczywiście w stronę punktu A, ale ja sobie pojadę gdzieś tędy. O, tędy proszę, tutaj sobie pojadę. Nie, będę jechał tędy, tylko tędy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj... No, pojedzie ludzi bezpośrednio na punkt A, ja sobie pojadę troszeczkę naokoło, bo może kogoś tutaj wyczaję. Ktoś będzie chciał atakować czy coś i dostanie ode mnie Bulsona. W razie nikogo tam nie widzę. Stoi. Dowódca działanowy. He, 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 he. Okej. No facet, naprawdę? No chyba se jaja robisz. Aj, kurde, no. Tak to się pani nie robi, no moment. Trafiłem, nie? Trochę wyżej. Czy tyle? Dobra, może być. Tam to nie było? Asysta za Sztugę, ale... No co za gnida jedna? Dobra, nie to nie. Dobra, to jedziemy tutaj bezpośrednio na punkt. Widzę, że tutaj podrzucamy sobie kłody pod nogi, to nie ma sensu. Dobra, powolutku tutaj. O! Nie wiem, czy trafia. Coś tutaj strzelało? Dobra, już nie żyje. Coś tam jest chyba jeszcze. A, tłuką. Coś tłuką.
Dobra, jednego mniej. KW... To nie jest KW2. To było coś brytyjskiego. Wróć, nie brytyjskiego. Nawet nie wiem, francuskiego? O, jesteś mój. Dobra, wycofka. Będzie drugi mój. Dobra. A ten jest trzeci kogoś. I co, frontalny atak na respa? Bo chyba więcej już się nie da tutaj porobić ciekawych rzeczy. Skrzynia biegów, ojeja. Trochę wyżej. Dobra. Co kurde zniszczyło tego? Dobra. Aj. O. Jak tak będę stał, to... Jak tak będę stał, to zaraz oberwę. O Jezus. Ale muco. Ja pierdykam. O Jezus. Nie wiem, co to jest. Dobra, wycofujemy się, bo tutaj... O ja pierdykam. Tu jest jeszcze ten. Tu jeszcze Panzer 4. Nie ma takiego strzelania. Siom jest to, kurde. Ej, wycofam się, postaram się wycofać przynajmniej. No właśnie. Dobra, to nikt napiernicza, nikt nie będzie, jak sobie trochę postrzela. Zatem tego trzeba ubić, a ja muszę się jeszcze naprawić. O, ty, no, o Jezus, sekund naprawy. Dobra, arta na chłopa i tyle, no nie? I udajemy trupa. Tu. O, po mnie. Fajnie, o, to jest dobre, to było dobre. 17 sekund naprawy. O, to już nie jest dobre. Ajajaj, 9. Kurde, szkoda, że więcej czołgów nie było ze mną, to... To może być coś z tego wyszło. No ale wszyscy się wywalili. No dobrze, stanik w trybie dominacji. Jedziemy sobie na punkt A, ale gdzieś... Nawet nie będziemy wjeżdżać na punkt A, tylko pojedziemy gdzieś naokoło tutaj tej hali wielkiej. Postaram się jak najszybciej tam przejechać. No, te ciaki są szybsze ode mnie. No i to może mi się uda. Dobra, jedziemy. Dobra, w miarę już przejechaliśmy. I mamy pierwszego kandydata. Tak powiem wam, że taki pocisk tak trafił tak pod takim kątem, że tak nie do końca wiedziałem, że on przejdzie czy nie. No ale mamy pierwszego kila na szczęście. Dobra, te 34-57 tutaj krążę, fajnie, tam czyli tam nikogo nie ma. Ja już bezpośrednio jadę na ich respa, dlatego że chcemy to wygrać po prostu. Niezależnie od tego. Niezależnie od tego, ile tam będzie na respie, to i tak trzeba to wszystko wybić. Tam coś jedzie? Nie, i bardzo dobrze. Tam, dobra, tam pusto. Ja sobie na spokojnie obiad tutaj. Gdzie coś jest? Aha, coś ubiło mi teciaka naszego. Tam 10. Oni mnie tu nie będą widzieli, bo przecież te wszystkie te blachy. Więc... Okej, tu jest 10 już zdechnięta. Nie, to nie jest zdechnięta, tu jest Sherman. Tutaj trzeba trafić między blachy.
Dawaj, wy spokój. Wrogowie przejęli strefę. Dobra. Wygrywamy. Niemcy i Amerykanie przeciwko nam, także ja tutaj nie będę, nie widzę problemu z ruskimi czołgami. Typu możliwość przebicia czy coś, po prostu ich nie będzie. Jak najbliżej respa, także jak oni będą wyjeżdżali, to od razu pod moją lufę. Tam nic nie ma. Dobra, tego nam nie będziemy się wyświetlali. Tam nic nie widzę. A tam? Hetzer. Znaczy Hetzer, nie Hetzer, tylko ten. Sztug. Nie ma jeżdżenia. Dobra. Dobra, na razie to ja muszę się tutaj ustawić i patrzeć, czy ktoś mi na plecy nie wyjeżdża. Zaraz pewnie będzie wyjeżdżał. A może tu się dojechać? Tak. Ale ja nie będę tu miał bicia żadnego, to bez sensu jest. Jedynie co to mogę sobie poglądać, czy tutaj czegoś nie ma. Przede mną jakiś czołg. M24. I tam coś jest. Okej, okay, M10. A tego rypnę? Rypnę, tylko musi się wystawić. Dobra. Kurde, nie ma takiej depresji. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Aj, trochę bardziej w prawo. Nope. Kurde, nie widzę go. No dobra, zadymił się, to jest chwila czasu, żeby się przenieść gdzieś indziej, bo na razie tutaj będzie niebezpiecznie. Chcę obserwować tutaj. Nic mi nie zrobi stąd. Ok, czyli uciekł. Ja sobie szedł prawie. Hop. Jest i tam ktoś do sprzątnięcia. No. Dobra. Zwykły M24. Zwykły jak zwykły, no M24. Chciał tutaj zrobić tą flaneczkę. No wygrana bitwa bardzo ładnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Sherman nawet... O! Sherman nawet brytyjski jest dosyć niebezpiecznym czołgiem. Aha. Ja już nie postrzelam, bo nie mam takiej depresji, jeżeli chodzi o półcalowe. Ale tutaj już mogę coś podziałać. Dobra, już miałem takie depresje. Tylko tak dalej, a wygramy. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. O Jezus. Ale go raz przycieszyłem. Ale samolot ma tak, jak pierdyka. On na mnie leci, tak. Siom jest stąd. Wrogowie przejęli strefę.
Kurde, teraz się czułem troszeczkę nie tego, co powinienem, bo... Bo mnie po prostu ubije, no właśnie. O jest. Co to jest? To jest Wirbel pewnie. Dobra, jedziemy po tego Wirbla. Są trzy samoloty, kurde, szkoda, że nie ma żadnego z naszych, no ale to z drugiej strony zawsze jest tak, że jak są samoloty przeciwnika, dużo jest ich, no to przegrywa ziemię, bo ich po prostu nie ma. Tu nikogo nie ma. Okej, Wirbla też tutaj nie ma. Ciekawa sytuacja. Gdzie ten Wirbel jest? Tu jest. No. Kurde, M16 by się przydała, to by problemy zrobiła. Jeden mniej. Siedmiu, nieźle. O, nie mam tutaj. No jest, musiałbym polecieć na B. Trafienie? Przepraszam, bardzo z głównego działa? Tylko trafienie? Trochę dziwne, no dobra, nieważne. Idziemy z respi jednego członka załogi, żeby przynajmniej miał tę bucalówę na dachu używaną. Bo tak to będę przynajmniej mógł. Ale kurde, napierdolnicza ten 410. Dobra. Siom jest stąd. Jest jak 9U2 i MiG. Pozdrawiam trochę porządek z tymi samolotami, bo trochę za bardzo się panoszyły na niebie. Aha, widzę, że już MiGa i meszkę. Okej. Okay. Ja poluję na samoloty teraz. A, się przeniosłem. Dobra, jedna meszka poszła. Gdzie jest druga meszka? Niedobrze. No gdzieś tu będzie? Uuu. Sorry ziomek. Nie myślałem, że trafiam kurczę w tego jaka, nie dobrze. Trzeba będzie się schować za budynkiem. Czy on latuje? Nie, chyba nie. No i dobra. Okej. Oj, chyba i jedzie po mnie. A, niedobrze. Się schować. No dobra. Pierun jasny, no gdzie ten... No dobra. 7 jeden samolot.